Nasze szczęśliwe życie, dzieciństwo skończyło się 17 września. Ofiary zbrodni katyńskiej szacuje się na około 22 tysiące osób. Głównie byli to oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego. Miejsca zbrodni oprócz Katynia to Kalinin, Miednoje, Cherson, Kuropaty, Kijów i Charków. Do strasznych huków słyszeliśmy, a to wkraczało wojsko sowieckie, czołgi. 13 kwietnia 1943 roku odbyła się konferencja w Berlinie na temat odkrycia licznych mogił na terenie Katynia. Skutkiem ujawienia zbrodni katyńskiej było zerwanie stosunków dyplomatycznych z rządem polskim przez rząd radziecki. Wpłynęło to na znaczne pogorszenie położenia ludności polskiej przebywającej w Związku Radzieckim. Więc jeżeli chodzi o morderstwo, o ojcu, to mama nic nie widziała. Nawet jak już wszędzie była mowa głośna, to dopiero mama w 1957 roku uwierzyła.